W Starochorzowskim Domu Kultury miały miejsce 41 Dni Techniki Chorzowa, które co roku organizowane są przez Naczelną Organizację Techniczną. Tak jak co roku tradycyjnie obchodzimy Dni Techniki Chorzowa. Tym razem są to 41 Dni Techniki Chorzowa, czyli już ta liczba mówi, ile razy te Dni Techniki się odbyły. Staramy się co roku dobierać tematykę, która jest na topie, czyli po prostu wzbudza zainteresowanie, powiem krótko. I to historycznie bywały bardzo różne tematy. Nie ukrywam, że z reguły mieliśmy szczęście w trafianie w te tematy, takie, które w danej chwili są ciekawe. W tym roku żeśmy postawili na źródła energii odnawialnej. Źródła energii odnawialnej, można powiedzieć, jak się mają do podstawowego systemu energetycznego, jako że wiemy, nasz kraj, Polska, ona bazuje głównie na węglu kamiennym, tak? Elektrownie, energetyka zawodowa na dzisiaj jest przygotowana na ten nośnik, czyli węgla kamiennego. Ale z drugiej strony wiemy, że jest wymóg nie tylko unijny, ale i materii postępu dotyczący ekologii. W związku z tym jest tu teraz zderzenie właściwie dwóch takich ścieżek. Z jednej strony węgiel kamienny, gdzie ma wpływ w dużym stopniu negatywny na ekologię, i z drugiej strony źródła energii odnawialnej. Co roku również zapraszam na te nasze konferencje młodzież. Chcemy, żeby to nie był temat zanikający, czyli żeby Naczelna Organizacja Techniczna, która istnieje bardzo, bardzo dużo lat, żeby ona nie była organizacją zanikającą, tylko żeby było to przekazanie pałeczki młodym. Dlatego co roku zapraszamy w granicach 10 uczniów z jednej szkoły technicznej, drugą dziesiątkę z drugiej szkoły technicznej. W tym roku do udziału w 41 Dniach Techniki zaproszono uczniów z zespołów szkół technicznych nr 1 i 3 w Chorzowie.